Salsa Szczecin Razem to inicjatywa niezwykła, bo rzadko zdarza się, by szczecińskie szkoły tańca ramię w ramię, choć bardziej chciałoby się powiedzieć krok za krokiem, wspólnie przygotowały inicjatywę, której celem jest zebranie pieniędzy na pomoc organizacjom wspierającym rozwój dzieci w Szczecinie, ale nie tylko. To znaczy pomysł tak naprawdę przyszedł do nas z Warszawy dzięki Irkowi Stysiowi, który dzisiaj też będzie na imprezie. On organizuje taki duży festiwal w Warszawie, charytatywny, też będą zbierać fundusze na dzieciaki. Natomiast wszystkie miasta w Polsce postanowiły podpiąć się pod tą akcję, wspomóc ją. My z kolei w Szczecinie poszliśmy krok dalej. Postanowiliśmy nie tylko zorganizować jednorazową imprezę, która wspierałaby to wydarzenie organizowane przez Irka Stysia, ale zorganizować całe takie duże czterodniowe wydarzenie, taki mini festiwal właśnie salsy tutaj u nas w Szczecinie. Maraton salsy rozpoczął się w czwartkowy wieczór i trwał kilka dni. W tym czasie przez szczecińskie kluby przetoczyli się najlepsi w Polsce nauczyciele salsy, a także wspaniali DJ-e, którzy nadawali dobry rytm charytatywnemu maratonowi tanecznemu. Uczestnicy zabawy mogli więc nie tylko miło spędzić czas, ale co najważniejsze, pomagając nauczyć się tańczyć. Otrzymują chociażby super warsztaty, naprawdę ze znakomitymi instruktorami, którzy przyjechali do nas i z Warszawy, i z Berlina, i z Gdańska, z Trójmiasta. Także naprawdę każdy może coś z tego wynieść, płacąc niewielkie pieniążki tak naprawdę, bo festiwale w chwili obecnej są naprawdę bardzo drogie. No i wspomóc właśnie dzieciaki, więc oprócz tego, że mają imprezę i mogą sobie potańczyć, to mogą też się czegoś nauczyć. Dochód z inicjatywy Salsa Szczecin Razem zostanie przekazany na dwa cele. Do Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie, placówki, do której trafiają dzieci w wieku od 6 do 18 lat, której głównym zadaniem jest zapewnienie opieki na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, oraz do Fundacji Z Miłości do Dzieci Dancers for Kids. To dzięki takim akcjom nasze dzieci mogą się rozwijać, spełniać swoje marzenia. To dzięki Państwa zaangażowaniem zdobywamy środki na spełnienie ich marzeń. Wyjeżdżamy na święta, stać nas na zakup dodatkowego sprzętu. Dzięki tej akcji właśnie Salsa Razem byliśmy na warsztatach tanecznych, gdzie ponad 50 dzieci uczestniczyła w zajęciach. Możemy także wyjeżdżać na do takie turnieje sportowe, które dzieci bardzo, bardzo lubią. Przy pomocy tej państwa możemy sobie pozwolić wziąć więcej dzieci, bo tak to by było bardzo trudno. Także takie inicjatywy są bardzo pożyteczne i dzieci się z tego bardzo cieszą. Za nami więc wydarzenie, które w dobrym rytmie salsy pokazało, że charytatywność może mieć formę dobrej zabawy. Organizatorzy nie wykluczają kolejnych projektów w przyszłości.